Hi, this is Little Dwarf playing games while rambling incoherently into a microphone. Why? Well, just because I can, and I continue with Gothic 2, Night of the Raven. I'm still in Khorinis, and I will be for some time. I need to get the money from Gritta, but first, let's see if that'll give me another batch of experience. Indeed. It tells me about fire lizards. This beast is a lizard, but it can spit fire that will kill anyone venturing within a few paces of it. Only those who have protection from fire can fight these beasts and take their valued tongues. And the Shadow Beast. The Shadow Beast is an ancient loner and lives hidden in the woods. There are very few of those creatures left, therefore they are of no danger to humans unless they venture into their hunting grounds. The horn of on the Shadow Beast's head is regarded as a valuable hunting trophy. A hunter must learn how to remove it properly in order to claim this prize. Now. Czego tutaj chcesz? Jeśli przyszedłeś na żebry, to muszę cię rozczarować. Jestem biedną wdową. Nazywam się Gritta. Od kiedy umarł mój mąż, prowadzę gospodarstwo mojego wuja Torbena. Przysyła mnie Matteo. Wciąż jesteś mu winna złoto. Chcę dostać pieniądze. Niby za co? Dostarczone ubrania były wadliwe, wykonane z kiepskich materiałów i źle skrojone. A widziałeś te kolory? To nie jest towar, który zamówiłam. To jest zwyczajne wyłudzenie. Kiedy jeszcze mój mąż chodził po tym świecie, ta gnida nigdy by się na to nie odważyła. O, mój biedny mąż. Był takim dobrym człowiekiem. Przystojny, pracowity, sympatyczny. Mieliśmy wszystko. Pieniądze, szczęście. Czasami dostawaliśmy nawet zaproszenia na przeróżne imprezy organizowane przez arystokrację. Ach, te wszystkie piękne ubrania, te fryzury, te wykwintne potrawy i kulturalne rozmowy. Kiedyś wszystko było lepsze. Nikt nie odważyłby się poniżać biednej wdowy tak idiotycznymi roszczeniami. Co mam teraz zrobić? Moje zarobki pokrywają jedynie najbardziej podstawowe potrzeby, a i to z ledwością. Na ulicach widzi się coraz więcej biedy. Ludzie muszą sobie wszystkiego odmawiać. Od tygodni nie przypłynął tu żaden statek. Mój mąż był kapitanem statku handlowego, a raczej jego właścicielem. Z dalekich podróży zawsze przywoził mi jakieś prezenty. Kosztowne tkaniny z kontynentu, drogie przyprawy z południowych krain. If you talk with her long enough, she actually starts to repeat herself. Większość ludzi nawet nie słyszała o takich rzeczach. Jednak pewnego dnia dostałam wiadomość, że Gritta zatonęła. Tak się nazywał statek mojego męża. Nazwał go moim imieniem. Z miłości do mnie. Płakałam i modliłam się, aby mój mąż przeżył tę katastrofę. Każdego dnia wyglądałam jego powrotu, albo chociaż jakiejś wiadomości. Ale na próżno. Niech Inos zlituje się nad jego duszą. Niech spoczywa w pokoju. Od czasu jego śmierci mam tylko same problemy. A teraz jeszcze ten bezduszny, chciwy Matteo. Chce odebrać mi resztki moich oszczędności. Proszę, zlituj się nad nieszczęsną kobietą. Gdyby mój mąż nadal żył, ta gnida nigdy by się na to nie odważyła. O, mój biedny mąż. Był takim dobrym człowiekiem. Przystojny, pracowity, sympatyczny. Yeah, as you can see, she starts to repeat herself. Dość tego. Gdzie złoto? Ale ja nie mam żadnych pieniędzy. Jestem tylko biedną wdową. Dawaj kasę, albo oberwiesz. Jesteś zwykłym oprychem. A dalej! Sięgnij po broń, a wezwę straż. Czemu tak stoisz jak kompletny idiota? I tak nie odważysz się mnie zaatakować. Okay, damn it. I kind of screwed that because I guess if you say that you have to sell her stuff, you know, her bubbles and all that, then she gets hysterical and actually pays you. But now I guess I softlock myself into having to beat her up, which is a bit of a problem. Because I think I'm going to have to explain myself to the guards because of that.
And also, Thorben is probably going to be annoyed with me. Twoja siostrzenica miała 100 sztuk złota. Co? A to bezwstydna mała żmija. To było moje złoto. Zabrała je z mojej skrzyni. Oddaj mi je. Muszę najpierw spłacić Lemara. Matteo może dostać pieniądze później. Nie. Matteo dostanie ode mnie swoje pieniądze. Ściągasz na mnie spore kłopoty. Lemar nie jest zbytnio wielkoduszny, jeśli chodzi o długi. Ale przynajmniej chcesz spłacić długi mojej siostrzenicy. Chyba powinienem ci za to podziękować. Z tego, co wiem o tej małej żmii, to pobiegnie prosto do Straży Miejskiej i oskarży cię. Dopilnuję, żeby ta sprawa została załatwiona. That's actually kind of nice of him, especially given how I refused to actually give him the money. Now, interestingly enough, if I were to kill her, Matteo would get all horrified and he would actually refuse to take, you know, the blood money because he would feel guilty about the fact that it led to Greta's death. Oto twoje 100 sztuk złota. I co? Robiła jakieś problemy? Nic, o czym warto wspominać. Świetnie! Dotrzymałeś swojej części umowy. Pomóż mi zostać czeladnikiem u jednego z mistrzów. Nie martw się. Dotrzymam umowy. Inni mistrzowie usłyszą o tobie same dobre rzeczy. Okay. So, now... Actually, what time is it? Oh, it's already the evening. Which is kind of bad, but oh well. It takes a lot more time, you know, when I'm doing a let's play, as opposed to running around on my own. Let's talk to Harad the Smith. Hey. Szukam pracy. Przydałby mi się nowy czeladnik. Brian niedługo skończy terminowanie i wyjedzie z miasta. Umiesz coś? Jeśli pytasz, czy znam się trochę na kowalstwie... Nie o to mi chodziło. Wcześniej czy później orkowie zaczną oblężenie miasta, a wtedy liczyć się będą tylko ci, którzy mogą stanąć w jego obronie. Nie przyjmę na czeladnika kogoś, kto przyniesie mi hańbę, uciekając z miasta razem z kobietami i nierobami, zamiast walczyć ramię w ramię z prawdziwymi mężczyznami. It's interesting that he didn't mention the children, because actually, from the gameplay perspective, there aren't any children at all in all of Gothic, but obviously, you know, in universe there must be children in Khorinis. But I guess maybe he didn't mention it specifically because the developers didn't want to draw your attention onto the fact that there are no any children in the town. Nie jestem żadnym nierobem. To wielkie słowa. Potrafisz je poprzeć wielkimi czynami? Do czego zmierzasz? Przynieś mi broń orka. W pobliżu miasta widziano orków. Przy odrobinie szczęścia nie będziesz musiał długo szukać. Jeżeli uda ci się pokonać jednego z nich, przyjmę cię na czeladnika. Zakładając oczywiście, że zgodzą się na to pozostali mistrzowie. Now, you can ask him if you think the task with the orc weapon is too difficult, you can ask him for a different one, but I think it gives you less experience, so I don't recommend that. Sprzedajesz też broń? Zapomnij o tym. Wszystko, co robię, trafia do paladynów albo do straży. Mam zamówienie na 100 mieczy od Lorda Hagena. Chcę wyposażyć w nie straż miejską. Okay. There are actually a number of options when it comes... Nowa twarz w mieście, co? Nazywam się Brian. Jestem czeladnikiem mistrza Harada. When it comes to finding the orc's weapon. Mogę od ciebie kupić broń? Raczej nie. Jestem tylko czeladnikiem. Broń robioną w tej kuźni strażnicy zabierają do wież, gdzie jest przechowywana. Ale jeśli ma to jakikolwiek związek z kuciem, to może potrafię ci pomóc. Jak to jest być czeladnikiem u kowala? Dlaczego pytasz? Chcesz zostać moim następcą?
Może. Czemu nie? Okres nauki mam już prawie za sobą, a po nim wyjadę z miasta. Ale nie z powodu Harada. To dobry mistrz. Wiele się od niego nauczyłem. Dlaczego chcesz wyjechać z miasta? Bo tutejsi mieszkańcy działają mi na nerwy, nie wspominając o pozostałych mistrzach. Wciąż pamiętam, ile było zamieszania z dostaniem się na czeladnika do Harada. Naprawdę, każdy z tych dowcipnisiów miał na ten temat coś do powiedzenia. Sam chcę decydować, kogo mam przyjąć na czeladnika. Kim są pozostali mistrzowie? Jest Torben stolarz, Bosper łuczarz, Constantino alchemik i Matteo. Sprzedaje pancerze, ale przede wszystkim jest kupcem. Wszyscy mistrzowie mają swoje domy na tej ulicy, a sklep Constantina znajduje się w tunelu prowadzącym do świątyni. Powiedz mi coś więcej o mistrzu Haradzie. Jest teraz w kiepskim humorze. Kilka dni temu przyszli paladyni i kazali mu wykuć dla siebie trochę mieczy. No i zakazali mu sprzedawać miecze komukolwiek innemu. Teraz haruje dzień i noc, żeby jak najszybciej ukończyć tę pracę. Okay, he only sells smithing supplies, which I don't really need at the moment, so let's go onwards. Ale gniew Beliara był tak wielki. Hej! Czego chcesz? Za darmo niczego tu nie daję! Zechcesz może nabyć nieco ziół? Jeśli masz jakieś na sprzedaż... Chcę zostać czeladnikiem. Naprawdę? A u kogo chcesz terminować? Chcę się uczyć u innego mistrza. Przyszedłeś po moją zgodę? Jeśli chodzi o mnie, możesz się uczyć u kogo tylko chcesz. Okay. Does he have anything? Pokaż mi swoje towary. Important? Not really. At least not at this stage of the game. So, I have Constantino's approval. For your information, the only reason he can refuse you is if you commit a crime. He won't accept you if you're a criminal. Niech łaska Adanosa będzie z tobą. Kim jesteś? Nazywam się Vatras. Jestem sługą Adanosa, strażnika niebiańskiej i ziemskiej harmonii. Co mogę dla ciebie zrobić? Well, first of all, I need a blessing. Przybywam, by prosić cię o błogosławieństwo. Dlaczegoż miałbym cię pobłogosławić, nieznajomy? Chcę zostać czeladnikiem u jednego z mistrzów w dolnej części miasta. Idź więc z błogosławieństwem Adanosa, mój synu. There's a bunch of things I can ask him. Gdzie mogę znaleźć jakiegoś kapłana Inosa? Najlepiej rozejrzyj się po targowisku. Znajdziesz tam wysłannika klasztoru. Okej. Opowiedz mi o bogach. A co dokładnie chciałbyś o nich wiedzieć? Trzeba mi więcej kłopotów. Opowiedz mi o Adanosie. Adanos jest bogiem harmonii. To boski strażnik równowagi pomiędzy Inosem a Beliarem. Jest też wielkim sprawcą zmian i panem wód wszystkich mórz, rzek i jezior. Jego oddanymi sługami są moi bracia, magowie wody. To żadna tajemnica. Opowiedz mi o Inosie. Dobrze. Inos jest pierwszym i najpotężniejszym z bogów. To on dał światu słońce. W jego władaniu znajdują się światło i ogień, które podarował ludzkości. Inos jest też sprawiedliwością i prawem. Jego kapłanami są magowie ognia, a wojownikami mężni paladyni. Opowiedz mi o Beliarze. Beliar jest mrocznym bogiem śmierci, zniszczenia i wszystkich rzeczy nienaturalnych.
Toczy on wieczną wojnę z Innosem, ale Adanos dba, by ich siły zawsze były wyrównane. Niewielu ludzi pozostaje w służbie Beliara, ale są oni niezwykle potężni. Nie wiem już, w co wierzyć. Zrobiłbym to inaczej. Now, I can give him the stone tablets, but it's actually advisable to do it in a huge bulk, because the more of them you give him at once, the better reward you're going to get. So I'm going to refrain from that for now. Mam list adresowany do ciebie. Do mnie? Nie można na tym polegać. Tak, to naprawdę ważna wiadomość. Ciekawi mnie, jak wszedłeś w jej posiadanie. Nie chcę tego słuchać. Now it's interesting because technically I took it from the bandits. Like I picked it up from the bandit's corpse. And then Cavallon asked me to deliver it, but if I say this, he's going to accuse me of lying, so I have to say that I got it from Cavallon, even though technically that's not true. Od Cavallona, myśliwego. Cavallon? A gdzie on się podziewa? Polecił mi przekazać, że nie zdążył na czas i że zmierza na miejsce spotkania, gdziekolwiek by to nie było. Widzę, że zasłużyłeś sobie na jego zaufanie. Ja również będę ci chyba musiał zaufać. Okay, so tell me about the Ring of Water. Powiedz mi coś o wodnym kręgu. A czemu miałbym to zrobić? Później musiało się to zdarzyć. Przysyła mnie Cavallon. Naprawdę? I co powiedział? Że nie wzgardzisz pomocą osób wszechstronnie uzdolnionych. A więc chcesz się do nas przyłączyć? Czy tak, mój synu? Tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Nie mówię o tym. Chcę się przyłączyć do wodnego kręgu. Doskonale. Pierwsze wymaganie już spełniasz. O co ci chodzi? Przynajmniej jeden z nas ci ufa, inaczej byś się o nas nie dowiedział. Ale ja nic o tobie nie wiem. A co chciałbyś wiedzieć? Powiedz mi, skąd pochodzisz i co sprowadza cię do tego miasta? Mam ważną wiadomość dla przywódcy paladynów. Co to za wiadomość? Now again, you have to answer truthfully, because otherwise he's going to be annoyed with you, even though your initial assumption might be that it's unwise to disclose that you're a convict from the penal colony. You have to tell the truth. Well, you don't have to. It's just better, because I think you get more experience. Niedaleko stąd zbiera się potężna armia. Jej przywódcami są smoki, a celem podbój całego kraju. Smoki? Mówisz o istotach, o których zwykle wspominają tylko legendy. Kto ci o tym powiedział? Żadna wielka sprawa. Powiedział mi o tym mag Xardas. To on wysłał mnie, bym ostrzegł paladynów. On myśli, że ten nekromanta. A więc żyje i on cię tu przysłał. Kim jesteś naprawdę? Było dokładnie tak, jak mówisz. Dawnym skazańcem z kolonii więziennej Khorinis. Dobrze, podsumujmy. Jesteś zbiegłym więźniem, któremu nekromanta Xardas powiedział, że armia smoków zamierza podbić cały kraj. I zamierzasz ostrzec o tym paladynów. Brzmi to dość niewiarygodnie, ale nie wyczuwam, byś próbował mnie okłamać. Dlatego muszę przyjąć, że kierują tobą szlachetne pobudki. Dostaniesz szansę na dołączenie do wodnego kręgu. Było dokładnie tak, jak mówisz. Co muszę zrobić, aby do was dołączyć? Przede wszystkim musisz mieć świadomość, że bierzesz na swe barki wielką odpowiedzialność. Nie przyjmuję zgłoszeń każdego. Chcesz być jednym z nas? Udowodnij, że twoje postępowanie przystaje do naszego. A konkretniej? Każdy kandydat musi wykonać ważkie zadanie, zanim otrzyma zgodę na przyłączenie się do nas. Dopiero po tym mogę rozważyć twoją prośbę o zgodę na dołączenie do naszej walki o utrzymanie równowagi na tej wyspie. Zawsze to powtarzałam. Nie musisz mi tego mówić. Pokonałem śniącego. To chyba dosyć znaczące osiągnięcie. Dużo opowieści się ostatnio słyszy. Nawet historie o wypędzeniu z tego świata potwora znanego jako śniący. Nie słyszałem jednak, aby była to wyłącznie twoja zasługa, choć widzę, że wierzysz w swe słowa.
Trochę mnie to denerwuje, ale nie mogę mieć pewności, że zmysły mnie nie zwodzą. Nikt mi o tym nie mówi. Uwolniłem wielu ludzi. Bariera została zniszczona. No, jeśli to naprawdę twoja zasługa. Ludzie, których uwolniłeś, to nie byli tylko magowie wody i niewinni osadnicy. Po całej krainie rozpanoszyli się również różnoracy bandyci, którzy zagrażają teraz obywatelom tego miasta. Zajęli już część terenów okalających miasto. Niemal nie da się bezpiecznie opuścić Khorinis. To jak mogę cię przekonać? Ostatnio w Khorinis dzieje się coś dziwnego. Niemal codziennie znikają kolejni mieszkańcy. Gdyby udało ci się ustalić, co się z nimi stało, miejsce w wodnym kręgu masz zapewnione. Tylko że... Tak? Najpierw musisz skontaktować się z paladynami i przekazać im tę wiadomość. Sądzę, że to bardzo ważne. Pomów z lordem Hagenem. Czym on się tak denerwuje? Naprawdę w to wierzysz? Ale przecież mnie do niego nie dopuszczą. Ależ dopuszczą, dopuszczą. Jeśli będziesz członkiem wpływowej organizacji. Krąg ma swoje kontakty, czasem dość przydatne. Postaramy się zadbać, abyś mógł dostarczyć wiadomość Hagenowi jak najszybciej. Pomów o tym z moim zaufanym towarzyszem Laresem. Może on zdoła ci pomóc. To było oczywiste od dawna. Do której gildii mam się przyłączyć? Nie wiem. Jedynie trzy są dość potężne i wpływowe, aby się liczyć. To Straż, Magowie Ognia i Najemnicy z Farmy Onara. Wybór należy do ciebie. Lares może pomóc ci w podjęciu tej trudnej decyzji. Lepiej z nim pomów. Tak zrobię. Okay, missing people. Powiedz mi coś o wodnym kręgu. Nie musisz wiedzieć wszystkiego, dopóki nie staniesz się jednym z nas. Co nieco mogę ci jednak opowiedzieć. Kim są członkowie wodnego kręgu? Tego dowiesz się, gdy już sam w nim będziesz. Z pewnością spotkasz niektórych z nas. Gdzie są magowie wody? Badają ruiny prastarej kultury gdzieś na północny wschód od Khorinis. Zakładamy, że znajdują się tam wrota do nieznanej dotychczas części wyspy. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszałem, coś innego. Opowiedz mi więcej o tym niezbadanym terenie. Mogę wysłać cię do Saturasa z listem polecającym, jeśli interesuje cię dołączenie do ekspedycji. Rzecz jasna, tylko wtedy, gdy będziesz jednym z nas. Rzecz jasna. Czym się tak w zasadzie zajmujecie? Stoimy pomiędzy porządkiem symbolizowanym przez Inosa i chaosem, którego reprezentantem jest Beliar. Gdyby któraś ze stron zatriumfowała, oznaczałoby to albo utratę wolności, albo rządy śmiercionośnego chaosu. Staramy się utrzymać równowagę w tym świecie. Tylko w ten sposób może w nim istnieć życie. Człowiek nie wie, komu wierzyć. A może konkretniej? Od upadku bariery pojawiło się sporo nowych zagrożeń. Najoczywistszym z nich są bandyci. Nie dość, że spokojne podróżowanie przez wyspę stało się niemal niemożliwe, to jeszcze wspomaga ich ktoś w tym mieście. Ustaliliśmy, że bandyci regularnie zaopatrują się w broń u jednego z kupców z Khorinis. Próbujemy dotrzeć do takich osób, aby uniemożliwić im działanie na szkodę miasta. Daj znać, gdy zechcesz zająć się tą sprawą. Okay, tell me more about the weapons dealer. Co do tego handlarza bronią? Co wiesz o handlarzu bronią? Pomów z Martinem, kwatermistrzem paladynów. Może on dysponuje informacjami w tej sprawie. Powierzono mu zadanie zdemaskowania handlarza bronią. Znajdziesz go w porcie. Jak zobaczysz parę skrzyń, żywność i paladynów, to i on będzie się tam gdzieś kręcił. Dużo by mnie to kosztowało. Okej, I think that's all. Chwila, jeśli wpadniesz przypadkiem na Laresa, przekaż mu ten ornament i każ mu go oddać. Będzie wiedział, co zrobić. That was a really long talk, but... okay, it's earlier than midnight, so... I would prefer to earn another level before 5 a.m. because that would lead to the most optimal sort of questing routine, as it were. But we'll see how it goes.
Trudno być tego pewnym. Hej, ty, zaczekaj! Chyba gdzieś cię już widziałem. Czego chcesz? Mówię przecież, że już cię gdzieś widziałem. O tym wcześniej. A tak. Nic nie zmienisz. On po prostu za dużo gada. Spójrz, znaleźliśmy ten portret przy bandytach, na których natknęliśmy się kilka dni temu. Facet wygląda zupełnie jak ty. Ci kolesie chyba cię szukali. No, no, sam bym na to nie wpadł. Bardzo śmieszne. Gadaj lepiej, czego chcieli od ciebie ci ludzie. Zapytaj ich o to sam. Chyba ich zamknąłeś, prawda? Nie, nie żyją. W takim razie nigdy się nie dowiemy. Jeśli masz jakieś kłopoty, porozmawiaj z Lordem André. Może on będzie w stanie ci pomóc. Znajdziesz go w koszarach. Trudno być tego pewny. Now, unfortunately, even though it's night and it would be prime time to do some stealing, some robbery, I can't really do that because I haven't learned to pick the locks yet. So, w związku z atakiem zagrażającym naszemu miastu, I can, however, wciąż mi jesteś winien przysługę. Pora, żebyś spłacił swój dług. Czego chcesz? Chcę mieć z powrotem moje stoisko na targu. Sara mnie z niego wygryzła. Korzystała z niego już dostatecznie. Chcę, żeby zrezygnowała. A co ja mam z tym wspólnego? Dam ci list, który musisz wsunąć jej do kieszeni. Potem pójdziesz do André i powiesz mu, że Sara sprzedaje broń Onarowi. Ona wyląduje w więzieniu. Ty dostaniesz nagrodę, a ja odzyskam stragan. Masz na to 2 dni. Sama widziałam. Naprawdę sądzisz? Niedobrze. No dobra, wygląda na to, że nie mam wyboru. Bystry z ciebie chłopak. Oto list. Jak mam go jej podrzucić? Pozwól, żeby pokazała ci swój towar. Wtedy ukryjesz list w jej kieszeni. Nie wiadomo już. Pamiętaj, że jestem wpływowym człowiekiem, więc nie próbuj mnie oszukać. To przecież actually, muszę iść. Jak sobie chcesz. I'm pretty sure I screwed that, because if I haven't took the pass, I would have gotten a better reward. So that's a bit of a bummer. Because I think, like, if you don't take the pass that he offers you, he still gives you the quest, but then you're not technically forced to do it, so he gives you a better reward as an incentive. Whereas now, you know, I don't really have a choice, because he's basically blackmailing me. Now, I can have my fortune read. Dziwne. Wydajesz mi się znajomy, podróżniku. Cóż, niezbadane są tajniki czasu i przestrzeni. Wybacz mi brak grzeczności, synu cierpliwości. Nie zostałeś nawet jeszcze powitany. Witaj, przyjacielu. Usiądź na mym dywanie i zaciągnij się dymem z fajki. Kim jesteś? Nazywam się Abuying ibn Jadir ibn Omar Khalid ibn Hadji al-Sharidi. Jestem mędrcem i wróżbitą, astrologiem i znawcą tytoniu. I tak tego nie zmienisz. Jaki tytoń proponujesz? Moje fajki nabite są ostrym, orzeźwiającym tytoniem jabłkowym. Spróbuj, czego tylko zapragniesz, synu przygody. Czy masz jeszcze jakiś inny tytoń? Używam tylko najlepszego tytoniu. Ta mieszanka o aromacie jabłoni pochodzi z mojej ojczyzny, z Wysp Południowych. Ale oczywiście, zawsze chętnie spróbuję nowej mieszanki. Jeśli komuś udałoby się przyrządzić naprawdę dobrze. Nie wiadomo już, komu można. Jak to się robi? Weź na przykład moje jabłkowe ziele, a potem spróbuj zmieszać je z innymi składnikami. Możesz to zrobić na stole alchemicznym, jeśli oczywiście znasz podstawy alchemii. Nie mówili co innego. Gdzie mogę kupić tytoń jabłkowy? Dam ci 2 porcje. Od twojej mądrości zależy, jak je wykorzystasz. On po prostu za dużo gada. Jeśli pragniesz więcej, udaj się do Zurisa, mistrza mikstur. On robi ten tytoń i go sprzedaje.
Czy możesz mi powróżyć? To tylko gadanie. Moje talenty są na twoje usługi za skromną opłatą, o ojcze szczodrości. Jak tego nie Ile chcesz? Dla ciebie zaryzykuję spojrzenie przez czas za marne 25 monet. O tym było wiadomo. Ale pamiętaj, przyszłość zawsze jest niepewna. Mogę tylko ujrzeć przelotnie niektóre chwile. Niewłaściwych ludzi. Opowiedz mi o przyszłości. Teraz każdy już o tym wie. Dobrze, poszukiwaczu wiedzy. Teraz wejdę w trans. Czy jesteś gotowy? Orkowie pilnują wejścia. Stary tunel. Górnicza dolina. Ludzie w lśniących zbrojach. Mag, twój przyjaciel jest z nimi. Czeka na ciebie. Ogień. Atak. Potężna istota. Płomienie. Wielu zginie. Cóż to? Miasto. Ruiny, kłachodron w Jarkendarze. On zwie się kłachodron w Jarkendarze. Przykro mi, wizja się skończyła. Nie widzę nic więcej. Można to było zrobić. Czy możesz przygotować dla mnie jeszcze jedną wróżbę? Och, synu tajemniczej przyszłości. Nie w mojej mocy jest uchylenie zasłony, która spowija tajemnicę czasu. Będzie jeszcze gorzej. Dopiero kiedy czas ześle mi kolejny omen, znów będę mógł spojrzeć w przyszłość dla ciebie. To znaczy kiedy? Kiedy przyszłość stanie się teraźniejszością i minie kolejny etap twojej wędrówki. Sam by na to nie wpadł. Now. You can ask him for a new prophecy each chapter, and he actually indeed accurately foretells, is it a word? He actually predicts your future, and the things he talks about actually do happen. Now, it's 1 o'clock, I don't think... Hey, ty! I don't think I'll manage to go to the go on a hunt in time to get back at 5 o'clock, but I would do it anyway. So. Co słychać? Nie jesteś stąd, co? Nieważne, ja też nie. Gdzie się wcześniej kręciłeś? W lasach polowałem na wilki i ścierwojady razem z innymi myśliwymi, ale rzuciłem to. Czasy zrobiły się niebezpieczne. Kręci się tam sporo podejrzanych typów. Gdzie mogę znaleźć innych myśliwych? Mieliśmy obóz niedaleko tawerny, w połowie drogi do gospodarstwa Onara, ale nie wiem, czy ktoś jeszcze tam został. Do niedawna obaj przebywaliśmy w mieście. Mój przyjaciel Trokar jest bardzo dobrym myśliwym. Bosper mówił, że kiedyś dla niego pracowałeś. To prawda, ale jego interesują tylko te cholerne skóry. Mówiłem mu, jak się tam zrobiło niebezpiecznie. Nie zwrócił na to uwagi. No cóż, przynajmniej dobrze zapłacił, nie mogę narzekać. Możesz mi coś o nim powiedzieć? Ostatnio ktoś ukradł Bosperowi jeden z jego łuków w biały dzień. Jakiś facet po prostu wszedł do jego sklepu, wziął łuk i wyszedł. Złodzieje są coraz bardziej bezczelni. Możesz nauczyć mnie czegoś o polowaniu? Mogę ci pokazać, jak się cicho skradać i posługiwać się łukiem. Now I will actually learn more about shooting a bow, but a little bit later. Gdzie on teraz przebywa? To dziwna historia. Kilka dni temu siedzieliśmy w knajpie Koragona i gadaliśmy o łowach. Nie pytaj mnie, co się dokładnie stało. Byłem nieźle wstawiony. Pamiętam tylko, że Trokar wspomniał coś o zakupie bagiennego ziela. Nigdy nie wrócił. Gdzie miał kupić to ziele? Chyba gdzieś w porcie. Nie próbowałeś go szukać? Nie. Powiadomiłem tylko straż. Jej funkcjonariusze nie zdołali go odnaleźć. Mam nadzieję, że nie zaatakował go wilk lub nie stało się coś jeszcze gorszego. Myśl, że podczas polowania mógłbym natknąć się na jego zimne truchło, przepełnia mnie strachem.
Ten obraz nigdy chyba nie zniknie z mej pamięci. Czemu nie pójdziemy na polowanie razem? We dwóch jest bezpieczniej, to prawda. A więc znasz się trochę na polowaniu? To znaczy, umiesz zdejmować skórę ze zwierzęcia? Tak. Dobra, ale chcę zobaczyć 50 sztuk złota. Za to będziesz mógł zatrzymać skóry i sprzedać je Bosperowi. Uczciwy układ, no nie? Proszę bardzo. Yeah, actually, I don't think damage. It's a little bit poorly optimized, because there are a bunch of things that I would like to do actually still in the city before I go on the hunt. But the thing is, the problem is that it's night, and not all of those things are possible to be done. So that's a bit of a bummer, although... yeah, because I still can't open locks, so you know, robbing the place is out of the question for now. As is finishing Cantor's quest to frame Sarah, because she's sleeping. And I won't be able to go back by 5 o'clock, so I guess I'll have to do it another day entirely. What can I do in the meantime? That is a question. Talking with Lord Andre is pointless at the moment, because I don't really have anything to talk with him about. I guess I can talk with... yeah, that isn't great, because I want to... Basically, what I want to do is get to 34 one-handed before 5 o'clock, which isn't going to happen this day, because I still need another level. And it is set up this way because if you get up very early and go to Wulfgar, the captain in the city militia, he actually compliments you on your like battle readiness and ups your one-handed weapons by 3% for free, which is really useful in the beginning. Well, I guess I'll get some experience by talking with Lares, I think. Vatras mnie przysyła. Wspominał, że możesz mi pomóc. Poznałeś już Vatrasa. Musiałeś zrobić na nim niemałe wrażenie. Inaczej z pewnością nie podałby ci mojego imienia. Zwłaszcza, że wciąż trzeba rozwiązać sprawę zaginionych ludzi. Czego ci potrzeba? Vatras wręczył mi ten ornament, abym ci go przekazał i polecił zwrócić. A to ci niespodzianka. Znowu wszystko na mojej głowie. Powinienem był się domyślić. Teraz muszę przebyć całą wyspę i oddać to coś magom wody. Przecież wiedział o tym wcześniej. Zrobię to za ciebie. Nie. Chyba lepiej będzie, jeśli ja to zrobię. Możesz mi jednak towarzyszyć, jeśli chcesz. Niestety nie mogę teraz opuścić tego miejsca. Muszę pilnować portu. Mówią to i o prostu... Czym konkretnie się tu zajmujesz? Nie mogę o tym mówić. Vatras urwałby mi łeb. Przyszło mi to do głowy. To przecież nic nowego. Wiesz, Vatras wspomniał, że możesz mi pomóc dołączyć do jednej z gildii. Trzeba mniej więcej. Nie lubisz się przepracowywać, co? Rozumiem. Jeśli chcesz się przyłączyć do Lii, to mogę pogadać z najemnikami. Z pewnością łatwiej byłoby ci się wkręcić do klasztoru. A zdecydowanie najprostsze byłoby dołączenie do straży. Którą gildię wybierasz? As I said, I'm going to join the mercenaries, because I think it fits the best with my idea for this playthrough. Najemników. Lii z pewnością cię przyjmie. Najpierw musisz jednak przejść pewną próbę. Pomów lepiej z Kordem na farmie Onara. On pomoże ci w tej sprawie. Powiedz mu, że jesteś moim protegowanym. Zrozumie, o co chodzi. Mnie nie musisz opowiadać. Dokładnie tak, jak mówisz. Co łączy cię z Vatrasem? Powiedzmy, że mam pewną umowę z magami wody. Jasne? Jakiego rodzaju umowę? My dla nich pracujemy, a oni dbają, abyśmy nie mieli kłopotów przez naszą przeszłość. Mówisz teraz o wodnym kręgu, tak? E? Wiesz o nim? Vatras mi powiedział. Trzeba było tak od razu. Niczego nikt mnie nie słucha.
Opowiedz mi więcej o wodnym kręgu. Krąg jest dla magów wody tym, czym paladyni są dla magów ognia. W odróżnieniu od paladynów, krąg woli jednak pozostawać w cieniu. Krąg jest potężną bronią w walce z niebezpieczeństwami zagrażającymi ludności Khorinis. Aby było to możliwe, nikt z nich nie może jednak wiedzieć o jego istnieniu, więc nic na ten temat nie mów. Nie ma sprawy. Mam swoje zdanie na ten temat. Potrzebuję pomocy. Jak mogę cię wesprzeć? Powiedziałem dokładnie. Potrzeba mi pieniędzy. A kto ich nie potrzebuje? Nie mam nic na zbyciu, chociaż lichwiarz Lemar ma u mnie dług wdzięczności. Idź do niego i wypłać tyle, ile ci potrzeba. Ja zajmę się resztą. Znajdziesz go w porcie, w pobliżu przejścia do dolnej części miasta. Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. Chciałbym się przyłączyć do wodnego kręgu. Dobry pomysł. Choć decyzja należy do magów wody. Jak ci się udało zaimponować magom wody? Chroniłem ich przez długi czas, gdy jeszcze żyli otoczeni barierą. Naprawdę, powinni być wdzięczni. Nie wiem już. Jak to jest należeć do kręgu? Różnimy się od innych gildii z Khorinis. Jako jeden z nas nigdy nie musisz robić czegoś, czego nie chcesz. Wymagamy tylko jednego. Siedź cicho. Pracujemy w ukryciu. Obcy nie wiedzą, kto należy do kręgu. Na razie cię poobserwujemy i potem podejmiemy decyzję. Słyszę o tym. Rozumiem. Now, I don't remember what I have to say for him to give me a mission. Dobra, to... chodźmy. Nie mogę się stąd ruszyć, dopóki ktoś mnie nie zastąpi lub nie zostanie rozwiązana sprawa ginących ludzi. Było dokładnie tak, jak mówię. To wszystko tylko. Co do zaginionych. Trudno. Powiedz, co wiesz o tej sprawie? Pierwszy był miejscowy rybak imieniem William. Pewnego dnia po prostu nie wrócił z morza. Początkowo sądziliśmy, że jakiś potwór morski zniszczył mu łódź podczas połowów. Wkrótce jednak zaczęli znikać inni, co gorsza, zupełnie przypadkowi. Dlatego też nie mamy pojęcia, jak się zabrać do tej sprawy. Musimy chyba czekać na jakiś ślad. Było dokładnie tak, jak mówisz. Czy to nie jest raczej zadanie dla straży? Tak, już widzę, jak cokolwiek robią w tej sprawie. Nigdy nie znajdą przyczyny tych zdarzeń. Uznają, że ludzie po prostu znikają bez wieści. Czemu nikt mnie nie słucha? Okej, but... He should give me a quest to find him a replacement. Czym konkretnie się tu zajmujesz? Robię to samo, co wszyscy pozostali. Wykonuję zadania zlecone przez magów wody. Część zaginionych to rybacy. Razem z nimi zniknęły również ich łodzie. Właśnie dlatego stoję tu i obserwuję port. Może uda mi się coś odkryć, ale możesz mi pomóc. Dam ci mój pierścień z akwamarynem. To znak wodnego kręgu. Załóż go. Dzięki temu inni rozpoznają, że pracujesz dla mnie. Znajdź mi zastępcę tak, abym mógł w spokoju odnieść ornament. Ktoś z nas z reguły obserwuje targowisko, choć nie mam pojęcia, kto zajmuje się tym w tej chwili. Najlepiej porozmawiaj ze wszystkimi przebywającymi tam ludźmi. Właściwa osoba rozpozna cię po pierścieniu. Powiedz jej, aby znalazła zastępstwo. Ode mnie tego nie dostał. Yeah, so that is the quest I wanted to get. Yeah, there's no way I'm going to earn a level until 5 o'clock, so I guess I'll have to go to the militia training the next day. But there is a short quest I can do around here. And there's still plenty of things to do in the town, so it's not like I'm going to waste time. It's just going to be a little bit of a different routine.
Jesteś rybakiem? Jak na to wpadłeś? Może po prostu zostawisz mnie w spokoju, co? Nie oceniaj mnie zbyt pochopnie. Po prostu jestem w podłym nastroju. Kłopoty ze strażą, rozumiesz? Kłopoty ze strażą? Ci dranie regularnie mnie nachodzą i zabierają, co im się żywnie podoba. W ostatnim tygodniu zabrali mi cały połów. Powiedzieli, że to dla wspólnego dobra. Wiem, że jesteśmy zdani na własne siły od czasu, gdy farmerzy przestali handlować. Niektórzy jedzą porządny posiłek raz na tydzień. Nic dziwnego, że straż zabrała mi wszystkie ryby. Ale jeśli tak dalej pójdzie, to wkrótce sam zacznę głodować. Rozmawiałeś o tym z paladynami? Żartujesz chyba. A co ich obchodzi, że taki chudopachołek jak ja ma problemy ze strażą? No, I could force him to give me the fish, but I think it gives me less experience. Może będę mógł ci jakoś pomóc. Bo ja wiem. Musiałbyś znać kogoś w straży, kto ma dojście do paladynów. Sami paladyni raczej nie kupią ode mnie ryb. Zobaczę, co da się zrobić. Możesz mi coś powiedzieć o zaginionych ludziach? Mój kumpel William zadawał się ostatnio z podejrzanymi typkami. I do czego to doprowadziło? Pewnego dnia nie przyszedł do pracy i od tego czasu nikt go już nie widział. William też zaginął? Zgadza się. Był zwykłym rybakiem, choć nie da się ukryć, że czasami zdrowo mu odbijało. Nie powinien był się bratać z tymi obwiesiami. Kiedy widziałeś go po raz ostatni? Nie dalej jak kilka dni temu. Może po prostu wypłynął na połów? Niemożliwe! Jego łódź jest wciąż zacumowana na przystani. A co takiego robił? William chyba kręcił jakieś lewe interesy z tymi rzezimieszkami. Sądzę, że sprzedawał im jakieś nielegalne towary. Jestem pewien, że prędzej czy później wróci do domu. Nie sądzę. Zbyt długo już go nie ma. Boję się, że któregoś dnia morze wyrzuci na brzeg jego ciało. Co masz na myśli? Nie wiem, kim są, ani czego szukają w Khorinis. Wiem tylko, gdzie się spotykali z Williamem. Widziałem go tam tylko raz, i to przypadkiem, podczas łowienia ryb. Gdzie się spotykali? Po przeciwnej stronie przystani na północy leży mała zatoka. Można się tam dostać wpław lub łódką. W zatoce znajduje się plaża, na której widziałem tych przemytników. Chyba usłyszałem już wystarczająco wiele. Nie przejmuj się tym. Wątpię, byś go znalazł. Yeah, so basically, from what he told you, you can guess that William had dealings with the pirates, because you saw Skip back there on the beach. Hej, ty! Nie masz tu czego szukać. Mogą tu wchodzić tylko paladyni i straż miejska. Co to za miejsce? Jesteś w magazynie królewskich paladynów. Jestem tu kwatermistrzem i mam zadanie dopilnować, żeby z zapasu paladynów nic nie znikło. A ty nie jesteś tu mile widziany. Więc trzymaj ręce przy sobie, albo ci je obetnę. Nie możesz mi sprzedać czegoś z rzeczy paladynów? Chcesz coś kupić? Pozwól, że ujmę to w ten sposób. Jeśli będziesz w stanie zrewanżować mi się za kłopoty, które będę miał, gdy coś zginie, to możemy się jakoś dogadać. Często się zdarza, że coś nagle znika? Nie. Jeśli kwatermistrz twierdzi, że wszystko jest w porządku. Rozumiem. Ryb akwarium ma problemy ze strażą miejską. Cały czas go okradają. Czemu powinienem się tym przejmować? Cieszysz się szacunkiem paladynów. Farim potrzebuje twojej ochrony. Z chęcią odda ci w zamian część tego, co wyłowi. Już wiem, o co ci chodzi. Ryby. Jakbym nie miał dość innych problemów. Powiedz swojemu koleżce, żeby się ze mną spotkał. Chcę dokładnie wiedzieć, o co chodzi z tą strażą miejską. Zajmę się tym. Szukasz człowieka, który sprzedaje broń bandytom? A kto tak mówi? Vatras. O, co wiesz na ten temat? Niezbyt dużo, ale mogę dowiedzieć się więcej. Widzę, do czego zmierzasz. Ścieżka cnoty jest długa i kamienista. Co wiesz na temat tego handlarza bronią? Dobra, słuchaj. Wiemy, że musi za tym stać wpływowy obywatel Górnego Miasta. Powiadają nawet, że część broni pochodzi ze zbrojowni straży.
ale nie wiemy dokładnie, kto pociąga za sznurki. Jeśli masz dość odwagi, by poradzić sobie z grupą co najmniej 5 bandytów, to może uda ci się czegoś dowiedzieć. O co chodzi z tymi bandytami? Wiemy, że zablokowali drogi pomiędzy farmami i miastem. Wiem też, że w ciągu kilku ostatnich dni otrzymali dostawę broni. Może wśród samych bandytów znajdziemy jakieś wskazówki, które pomogą nam zdemaskować tego handlarza bronią. Nikt nie chce wierzyć. Jeśli chodzi o tego handlarza bronią, przypomnij, o co chodziło. Musisz się dowiedzieć, kto jest odpowiedzialny za dostawy broni dla bandytów oraz przynieść mi jakiś dowód. Musi to być niepodważalny materiał, bo inaczej nie zdołam niczego udowodnić. It's actually quite a difficult quest for the beginning of the game, because as he said, the bandits are not only numerous, they are quite well armed. So it's difficult to deal with them. I have a bunch of clams to open. Nic tu nie ma. Okay, let's talk with the fisherman again. Wiem już, jak rozwiązać twoje problemy. Zamieniam się w słuch. Martin, kwatermistrz paladynów, powiedział, że chętnie wysłucha twojej skargi. Myślisz, że powie strażnikom, by zostawili mnie w spokoju? Tak powiedział. Dobrze, wielkie dzięki. Niestety nie mogę ci się odwdzięczyć, chociaż... Ten dziwny, błękitny kamień znalazłem kiedyś na wyspie w pobliżu Khorinis. Nie sądzę, by był wiele wart, ale ktoś taki jak ty na pewno znajdzie dla niego zastosowanie. Okay. So, it's already dawn, so as I said, I won't be able to attend the training at the militia this day, but I have plenty to do, so it'll just be a little bit, you know, extended in time. Trudno mi w to uwierzyć. Nie musisz mi tak wcześniej czy później. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. To przecież oczywiste. Przyszło mi to do głowy. Nikomu tego nie powtarzaj. Teraz każdy już o tym wie. Okay, that's actually not the building I wanted to go to, but I can make a shortcut over here. Hej! Przychodzisz w samą porę. Właśnie poszukuję asystenta do mojego magicznego eksperymentu. Jestem pewien, że zgodzisz się pomóc w imię nauki. Powoli, przyjacielu. Najpierw powiedz mi dokładnie, o co chodzi. Stworzyłem nowe zaklęcie. Zaklęcie zapomnienia. Przeprowadziłem już parę udanych testów, ale wciąż brakuje mi czasu na jedną... ostateczną próbę. Co będę z tego miał? Mógłbym cię nauczyć przygotowywać różne mikstury. Znam przepisy na esencje lecznicze, regenerujące manę i zwiększające szybkość. Powiedz mi więcej o tym eksperymencie i o samym zaklęciu. Zaklęcie służy do wymazywania z pamięci różnych wspomnień. Jak na razie udało mi się ustalić, że działa ono tylko i wyłącznie wtedy, gdy ofiara jest wściekła. Na przykład została ostatnio pobita lub okradziona. Nawet jeśli ktoś był jedynie świadkiem takiego wydarzenia, zostanie ono osunięte z jego pamięci. Więc mam kogoś pobić, a potem wypróbować na nim zaklęcie? Ma to sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ofiara jest naprawdę wściekła. Tutaj, w dzielnicy portowej, ludzie są przyzwyczajeni do bujek. Lepiej spróbuję gdzie indziej. Tak, masz słuszność, ale żeby kogoś rozwścieczyć, wystarczy go zaatakować. Nie musisz od razu łamać mu wszystkich kości. Lepiej wybierz sobie jakąś samotną ofiarę. Jeśli ktoś zobaczy bójkę, możesz mieć problemy z Lordem André. Nie ma również sensu rzucać zaklęcia na osobę, która właśnie cię atakuje. Musisz poczekać na właściwy moment. Dobrze, wypróbuję to zaklęcie.
A zatem weź ten zwój i poszukaj sobie dobrej świnki doświadczalnej. Kiedy już skończysz, wróć do mnie i powiedz, jak ci poszło. Now, if you remember, actually there's a book here. Wonder if it'll give me more experience. Nope, because I've read that already. If you remember, one of the citizens mentioned getting in a fight with a guy called Valentino, and in fact he's a perfect target for this quest because he's so obnoxious that everyone pretty much hates him, and even if you beat him, nobody cares. Although, funnily enough, he doesn't even care that much. Like, if you beat him up, he says something along the lines of, oh, you might have beaten me up, but at the end of the day, you're still, you know, you're still poor trash, and I am still a wealthy nobleman, so I don't really care that much. Now, I can also get some money from Lemur. Co słychać? Ile chcesz? Co masz na myśli? Zajmuję się pożyczkami. Skoro do mnie przychodzisz, to czego mógłbyś chcieć? Oczywiście pieniędzy. Pożycz mi trochę pieniędzy. Jasne, ile chcesz? Pobieram 20% od pożyczanej sumy. Now, you might be tempted to go for 1,000, but if you choose it, he'll get all indignant because he'll say he won't give such a large loan to such a trashy person and he will only give you 100, so it's best to go for 200. 200 sztuk złota. To sporo pieniędzy. Jutro masz się tutaj zjawić wraz z moim złotem. Jasne? Czy pożyczasz pieniądze każdemu, kto o nie prosi? Spokojnie. Wszyscy zwracają je na czas. Ty też jutro tu przyjdziesz, albo znajdę cię i zabiję. Proste, prawda? Masz tak charakterystyczną facjatę, że znalezienie cię nie zajęłoby mi dużo czasu. Więc niech ci się nawet nie śni, że mógłbyś mnie wykiwać. Now, I'm pretty sure if I try to pay him back, he'll tell me that Lares has already solved it. Oto twoje pieniądze. Wspaniale. Oh, interesy z tobą to czysta przyjemność. Fuck. I've actually... Damn it. Okay, let me... reload. Because I've actually paid him back with interest, but it's weird. I've talked with Lares and I seem to distinctly remember that he can actually solve it for you. Like, I really remember that once upon a time when I did that, Lemar said something along the lines of, oh, Lares has already taken care of that, so I'm not sure... What's the matter with that? Okay, there's another small little quest to be done here, although they are asleep at the time, so might be not the best time. I think there was an item on one of the roofs that I haven't picked up, but I wonder if I can. Yep, apparently I can just steal their tools, and they don't really mind that much. So I seem to remember seeing something in the distance that I haven't picked up. Although, yeah, there's something on this roof, specifically. A jar of honey. Okay, that's pretty weird, actually. Like, I get the money and the lockpicks, but what would the thieves have to do with a jar of honey on the roof? Like, that's kind of weird. Okay, are they up already, or...? Not yet. Okay, I guess I'll have to get back to it later. For now, I have a bunch of things to do on the marketplace. I wonder if I can get through here. Nope. That would actually be a big help, but
you know, a nice shortcut, but I don't think it can work like this. Yeah. Although maybe I can actually get through here. It isn't that much of a shortcut, to be entirely honest. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Khorinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się, co następuje. Okay, so I'll deal with the people on the marketplace next time. For now, that has been enough. This episode has been long enough, so that's all for this one, and I will see you in the next one. Bye!